Już teraz rozpoczynamy program Wolne Głosy. Witam Państwa i zapraszam. A ze mną już jest również Bolesław Piecha, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry, witam. 35 250 nowych zakażeń i no właśnie potwierdzonych tych przypadków. Zmarło 130 osób. Niestety te informacje nie napawają optymizmem. Pytanie, czy to już jest ten najwyższy wskaźnik trzeciej fali, czy jeszcze nie? No oczywiście to jest bardzo wysoka ilość zakażeń. Oczywiście nie napawa optymizmem również liczba zgonów, bo to jest 138, to jest czysty COVID. Natomiast przy okazji niejako COVID-u, czyli jakiś taki element bardzo istotny, to jest ponad 600 zgonów. To bardzo dużo, bo to wszystko muszą niestety kompensować szpitale. To jest to, co obkłada łóżka szpitalne COVID-owe i te poza-COVID-owe respiratorowe. Czy to jest szczyt? Ja muszę powiedzieć, że oczywiście niepokoi mnie tak wysoki poziom zakażeń dzisiaj, ale jednak jest on już dość porównywalny do tego, który był tydzień temu. To znaczy, że jakby troszeczkę ta pandemia wyhamowywała. Nie spadała, nadal się rozwija, ale wyhamowała ten przyrost tydzień do tygodnia poszczególnych dni jest troszeczkę niższy. To napawa pewnym optymizmem, natomiast no, oczywiście, że jeżeli chodzi o te dalekosiężne skutki, głównie zajęte łóżka szpitalne, głównie kwestia zajętych respiratorów, jak również liczba zgonów, no niestety będzie się jeszcze przez jakiś czas utrzymywała na tym poziomie co dzisiejszy, być może nawet większym. Tak, to jest sytuacja niebezpieczna. W dalszym ciągu no, sądzę, że te zasady, które nas obywateli obowiązują, powinny być rygorystycznie przestrzegane i ta ilość zakażeń, ta ilość zgonów powinna być swoistym memento dla nas Polaków. Eksperci mówią, że jednym z wyjść i tym najważniejszym, aby pokonać trzecią falę, są oczywiście szczepienia, tylko że wokół szczepień bardzo spore zamieszanie, a szczególnie dzisiaj, no właśnie to dzisiaj 40-latkowie, to osoby od 40 do 59 roku życia mogły zapisywać się, rejestrować na szczepienia. Niektórzy dostali informację, że te szczepienia odbędą się w kwietniu. Później jednak ta informacja została wycofana. I posłuchajmy w takim razie Michała Dworczyka, osobę odpowiedzialną za narodowe szczepienie. W ostatnich dniach zobaczyliśmy zdecydowany spadek dynamiki rejestracji osób powyżej 60 roku życia. Mimo tego, że terminy wciąż się zwiększają, to zainteresowanie rejestracją w wyraźny sposób opadło w tej grupie, która w tej chwili się rejestruje. I tutaj też widać, proszę Państwa, na tym zestawieniu, jak wygląda to w poszczególnych grupach wiekowych, które uruchamialiśmy w kolejności. No im niższe roczniki, tym mniejsze zainteresowanie. Podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zapisów, o uruchomieniu terminów dla osób, które rejestrowały się od stycznia poprzez formularz elektroniczny, deklarując gotowość do zaszczepienia. I my od stycznia powtarzaliśmy, że jak będzie taki moment, jak będzie zbliżała się ich grupa wiekowa, czy we właściwym momencie, te osoby dostaną priorytetową możliwość zarejestrowania się. I uruchomiliśmy dzisiaj w nocy e-skierowania, które zostały wystawione dla takich osób, które się wcześniej zgłosiły w styczniu, w lutym czy w marcu, w wieku od 40 do 59 lat. Łącznie takich osób zgłosiło się około 680 tysięcy. Natomiast w tej grupie 40-latkowie stanowią około 350 tysięcy. Założenie było takie, że te osoby zaczną być obdzwaniane dzisiaj od rana przez automat z propozycjami terminów szczepień, przy czym grupa 40-latków miała otrzymywać propozycje na połowę i drugą połowę maja. Niestety wskutek błędu systemu zaczęły być zapisywane te osoby również w kwietniu. O tym, jak
jest dużo wolnych miejsc w niektórych miejscach, bo to też trzeba podkreślić, że sytuacja w różnych miastach w Polsce jest zróżnicowana. To zależy od przepustowości punktów, od szeregu czynników, ale o tym, jak jest dużo wolnych miejsc w niektórych miastach, świadczy fakt, że są osoby, które dzisiaj rano, rejestrując się, otrzymały termin szczepienia jeszcze na dziś bądź na jutro. Natomiast powstał mały chaos, za który Michał Dworczyk też przeprosił. Powiedział, że ten błąd systemu, on będzie naprawiony. Te osoby od 40 roku życia będą szczepione jednak w maju. No, taki mały błąd, złośliwość rzeczy martwych, można by powiedzieć, a ile wprowadza zamieszania, prawda? No ja myślę, że to nawet nie jest kwestia błędu, bo musimy pamiętać, że te informacje przychodziły od tych naszych obywateli, naszych mieszkańców, którzy się rejestrowali albo wykazywali chęć szczepień jeszcze w styczniu. Sądzę, że my nie możemy dopuścić do jednego, do zmarnowania jakiejkolwiek szczepionki. Natomiast błąd systemu spowodował, że zrobił się z tego niezły chaos. Ja sądzę, że dobrze, że pan minister Dworczyk przeprosił, wróciło to do jakiejś normy. Tym niemniej dalej uważam, że jeżeli będzie taka zgłaszalność, jak jest, tych poszczególnych roczników, ona nie jest rewelacyjna. Proszę mi wierzyć, że to mnie napawa też troszeczkę smutkiem, bo liczyłem, że jednak 60-latkowie będą w gotowości 60% się zaszczepić, a tam mamy już wyniki, które dotykają tylko 50%. To jest niepokojące. Natomiast trzeba by było wtedy stworzyć jakąś możliwość szczepienia się również tych, którzy mają 59-58, a rejestrowali się, czy tam zgłaszali tą chęć szczepienia w styczniu. Tym niemniej uważam, że najpierw musimy bezwzględną uwagę poświęcić dla seniorów i te terminy kwietniowe powinny być jednak zarezerwowane dla tych grup, które zgodnie z harmonogramem rejestracji zgłaszały się w określonych terminach, tych marcowych. No i ten kwiecień powinien być jednak poświęcony wszystkim powyżej 60 roku życia. Minister przeprosił, mam nadzieję, że ta złośliwość rzeczy martwych się nie powtórzy. Natomiast no, oczywiście obudziła się od razu opozycja. Przyznam się szczerze, że ja od 13 miesięcy nie słyszałem żadnego, ale to żadnego oficjalnego komunikatu opozycji, że coś tam będziemy pomagać, że coś będziemy stworzyć. Nie. No panie pośle, opozycja ma takie hobby może po prostu. No nie, no to jest jakaś walka, ja nie wiem z czym. Z czymkolwiek sobie, co ktoś powiedział, co ktoś napisał gdzieś na Twitterze, jakie tam były fake newsy. Nie wiem, opozycja jest nastawiona absolutnie na totalną krytykę samej epidemii, że ona jest. Nie wiem, do kogo mają mieć pretensje, do Pana Boga. Nie wierzą w Pana Boga, no to do Chińczyków. Nie wiem, do kogo mogą mieć pretensje. Do różnego rodzaju sporów covidowych, do tarcz, do tych szczepień wreszcie. A szczepienia idą dość dobrze i Bogu dzięki, mamo, wystarczającą ilość szczepionek, żeby przynajmniej tą kwietniową, czy tam nawet majową transzę zabezpieczyć. Panie pośle, pan jest też lekarzem, więc musimy porozmawiać o sytuacji w służbie zdrowia, bo tutaj no, sam personel medyczny bardzo często też już nawet w swoich social mediach mówi o tym, jak sytuacja jest z jednej strony dramatyczna, jak są zmęczeni, jak brakuje im ludzi, ale z drugiej strony cały czas apelują do społeczeństwa, aby jednak zostawać w domu, no, nie wychodzić, nie w te podziemie restauracyjne, nie uczęszczać i tak dalej, i tak dalej. Jakie słowa w ogóle dzisiaj, słowa otuchy możemy skierować do personelu medycznego? No ja mam akurat takiej sytuacji, jestem, że dwójka moich dzieci z trójki są lekarze i również jestem ratownik medyczny. Oni oczywiście pracują od początku w tej pandemii. Wiedzą jak jest, wiedzą, że jest ciężko i tam troszeczkę narzekają. No tak to jest, jak się obarczony pracą. Natomiast pracują. Oczywiście, że my ciągle przygotowujemy nowe łóżka covidowe, ciągle przygotowujemy kadry medyczne. Oni pracują bardzo, bardzo ciężko i należą się słowa i podziękowania i takiej zwykłej ludzkiej wdzięczności, to po pierwsze. A po drugie, to chyba większej odpowiedzialności jednak trzeba przykład nie na prawa moje obywatela, ale również na obowiązki. Tym obowiązkiem jest po prostu zabezpieczenie siebie, mojego kogoś krewnego, przyjaciela, znajomego czy nieznajomego na ulicy. I te hasło maseczki, i te hasło dezynfekcja, i ten niezastąpiony odstęp, dystans powinny być utrzymywane. Niestety.
z tym jest różnie. No, zawsze są jakieś grupy anarchistyczne, one się nazywają socjologicznymi. No tak, tylko że też są grupy, które mówią, panie pośle, są też grupy, które mówią, że totalny lockdown jest tutaj no, konieczny, że trzeba zamknąć wszystko na kilka tygodni, aby po tych kilku tygodniach wrócić do normalności. Więc pytanie do pana, czy rząd powinien rzeczywiście rozważyć taką sytuację stanu nadzwyczajnego? Pani doskonale się orientuje, jak i również nasi widzowie się orientują, że rząd przecież nie śpi. Cały czas działa, analizuje wszystkie możliwe przypadki, wszystkie możliwe sytuacje te krytyczne, wszystkie możliwe kolejki, które się tworzą, pewne niedogodności. Rejestruje kłopoty ze szczepieniami, rejestruje odczyny poszczepienne, więc ma ogromną wiedzę. Wydaje mi się, że polski rząd wybiera drogę środka po to, żeby z jednej strony maksymalnie chronić nas, zdrowie publiczne obywateli, żebyśmy z tej epidemii wyszli z jak najmniejszymi stratami. Niestety, no, liczba osób, które zmarła, wcale nie jest mała. A z drugiej strony robi wszystko, żeby to życie gospodarcze, życie społeczne czy życie kulturalne całkiem nie zamarło. To mówią ludzie o takich tych totalnych lockdownach, które nie mają pojęcia o polityce, o socjologii, nie mają również pojęcia o demokratycznym państwie. Takich rzeczy nigdzie w Europie się nie udało zrobić i proszę mi nie mówić, że można powtórzyć albo drogę Singapuru, bo ja Singapur znam, jak on jest skonstruowany, ani drogę chińską, bo Chiny to jest całkiem inny naród i tam takich swobód demokratycznych albo wyczynów anarchistyczno-społecznych, jakie są w Polsce, są nietolerowane. Nie chciałbym tych Polaków, co to spotykają się na urodzinach po 120-130 osób, siedzą gdzieś w podziemiach jakichś restauracji, nie chciałbym, żeby się przenieśli do Chin, bo tam by się dowiedzieli, jak działa autorytatywne państwo. Więc proszę trochę szacunku do naszego państwa, bo na pewno rząd się bardzo stara i wielkich błędów nie popełnia. Panie pośle, to jeszcze zapytam, bo tutaj też na antenie telewizji Republika dzisiaj rozmawiałam z posłami, którzy mówili, że tych rąk, tej kadry medycznej brakuje. Oczywiście, że tak, ale doszliśmy do takiego też wniosku, że to nie jest błąd, który powstał w ciągu kilku lat, tylko tak naprawdę od kilkunastu lat brakuje kadry medycznej. Jak przekonać dzisiaj młodych ludzi, szczególnie w tym trudnym czasie pandemii, do tego, aby zechcieli wybierać kierunki medyczne? Kandydatów na lekarzy, pielęgniarek nie brakuje, droga pani dyrektor. Nie, tam zawsze jest duża rywalizacja o miejsce na uczelni. Brakuje oczywiście czasami miejsc, spodziewaliśmy się tych miejsc szkolących lekarza, przyszłego lekarza, studenta medycyny było więcej, ale to jest bardzo skomplikowana sprawa, bo student medycyny nie siedzi przed laptopem, bo nie da się medycyny, zwłaszcza tej części praktycznej, badania, analizy zdarzeń, działań restytucyjnych zrobić przed komputerem. Jest to niemożliwe. To nie jest po prostu formularz, czy jakaś kalka, czy jakaś rysownica, to jest po prostu żywy człowiek, żywy pacjent, z którym trzeba obcować. Więc to jest pierwsza sprawa. Od wielu lat, od 5-6 lat zwiększamy ilość tych miejsc studenckich. Tych lekarzy próbujemy wypuszczać jak najwięcej, ale te możliwości są ograniczone, tym bardziej, że studia trwają 6 lat ze stażem 7, plus jeszcze specjalizacja drugie 4, drugie 5, 6 lat. Więc pierwsze efekty za 5-6 lat się możemy spodziewać, ale nie rewelacyjne. Czyli w czasie, kiedy my już pożegnamy pandemię? Nie, pożegnamy wcześniej. Ale ten brak kadr jest wynikiem pewnego podejścia do medycyny i do systemu opieki zdrowotnej. Jeszcze w dawnych czasach, w latach 90., po tym nowym rozdaniu balcerowskim, kiedy to wszystko miało się samo ułożyć, bo to wolny rynek ułożył, stwierdzono w szpitalach, że za dużo jest kogo? No, ano kadry. I zaczęto zwalniać, nie przyjmować, ograniczona ilości rezydentów, ilości miejsc w uczelniach medycznych. Potem się odsknięto i troszeczkę to zaczęto rozluźniać. Ale generalnie jakieś większe otwarcie przyszło dopiero od roku akademickiego 2015. Proszę, żeby państwo, żeby telewizory to zapamiętali, że ta cała polityka utrzymywania niskiego poziomu ilości lekarzy, pielęgniarek w Polsce, to jest polityka ubiegłych 25 lat, a nie ostatniego czasu. Ostatni czas to jest oczywiście próba i przeciwstawianie się i działania, żeby tych lekarzy, pielęgniarek, ratowników było więcej, ale tu czas niestety jest nieubłagany i musimy poczekać wiele lat, zanim będziemy mogli powierzyć swoje życie, swoje zdrowie wykwalifikowanemu specjaliście lekarzowi, dzisiaj na pewno
Dzisiaj na pewno warto powiedzieć wszystkim medykom, dziękujemy za ich odwagę, bo rzeczywiście ich odwaga, ona nam też daje więcej siły. Powinna... Ich odwaga, to jest też ich odwaga, oni są też zaszczepieni, ale to jest niesamowity, panie redaktor, moduł pracy, ciężkiej pracy, tytanicznej pracy, ze zmęczeniem i tak dalej. Sądzę, że nawet ja jestem zaskoczony, że ten etos pracy lekarza, który mi się wydawał, że tak troszeczkę podupał, się bardzo skomercjalizował właśnie w czasach epidemii, odrodził się i można patrzeć na ten etos pracy lekarza, pracy pielęgniarki z najlepszej strony. No właśnie, myślę, że ten etos został niestety nadszarpnięty poprzez takie sytuacje, jak mówiliśmy wielokrotnie na antenie Telewizji Republika, wręczanie i przyjmowanie kopert, ale to już... Niestety wiemy. To są złe przykłady i należy ich napiętnować. Oczywiście, że tak, ale trzymajmy też kciuki i dziękujemy wszystkim lekarzom, całemu personelowi za ich poświęcenie, za ich ciężką pracę. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Bolesław Piecha, Prawo i Sprawiedliwość, był państwa i moim gościem. Ja państwu dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie i uwaga, ważna informacja na koniec tego programu. Dzisiaj główny serwis informacyjny wyjątkowo o godzinie 18:00. Serdecznie państwa zapraszam w imieniu Piotra Kieraki.